Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na przegląd do sklepu Pepco. Zaczniemy od wielkanocnych przyborów. Tutaj jest taki kieliszek na jajko w cenie 5 zł. On jest wykonany ze szkła. Bardzo ładny. Wcześniej ich nie widziałam. Tutaj Wam zostawiam kod produktu, jakby ktoś szukał. Większość tych rzeczy wcześniej pokazywałam, ale na przykład wcześniej nie widziałam silikonowych takich rękawic, łapek. 10 zł za dwie sztuki w formie takich babeczek, muffinek. Tutaj obok są takie stempelki do ciastek wielkanocne, dwa kolory w cenie 5 zł. Następnie mamy tą wiralową szklaneczkę. Tutaj jest tylko już jedna sztuka w cenie 12 zł. Do kompletu pasuje do tego kieliszka na jajko. I tutaj jeszcze na tym regale, co my tu mamy? Już nic, dlatego przechodzimy dalej. Tutaj rzut oka na półki i na samym dole zobaczyłam takie kosze. Z daleka jakby wiklinowe, ale to jest jakieś tworzywo sztuczne. Najmniejszy kosz w cenie 35 zł. One są w kolorze czarnym. Tutaj zaraz sprawdzimy ten średni kosz. I tutaj mamy cenę 45 zł. I ten największy w cenie 55 zł. Tutaj chciałam wyciągnąć ten mniejszy, ale no niestety coś tutaj zawadzało. Tak więc nie dałam rady wyciągnąć tego mniejszego koszyka, dlatego w ten sposób Wam zaprezentuję, jak one wyglądają. Całkiem są dobrze zrobione. Tak jak powiedziałam, to jest jakieś tworzywo sztuczne, takie jakby pseudo guma, plastik, coś takiego. To nie jest żadna wiklina ani żaden metal. No i też to jest jakaś nowość, bo wcześniej tych koszy nie widziałam. Tu już je włożę z powrotem i spójrzcie na ozdoby wielkanocne. I tutaj z tych ozdób tylko nie widziałam takich właśnie kurek i kogucików. Tutaj taka kurka drewniana. Powiem Wam szczerze, że całkiem ładna. I zaraz tutaj jeszcze pokażę cenę, ile kosztuje taka dekoracja. I tutaj tę kurkę możecie kupić za 20 zł. Dodatkowo kogucik w tej samej cenie. Też również moim zdaniem bardzo ładnie się prezentuje. Tych ozdób, tak jak powiedziałam wcześniej, nigdzie nie widziałam w żadnym sklepie. I idziemy dalej. I tutaj na tych półkach też trochę nowości. Najpierw zauważyłam taką ozdobę, dekorację, jakby jaskółkę w cenie 15 zł, ceramiczna. Jest to taka ozdoba do powieszenia na ścianie. Tutaj z tyłu ma takie dziurki na zawieszenie. I co my tutaj jeszcze wyżej mamy? Takie małe wazoniki szklane. Też jakoś nie kojarzę ich wcześniej, w żadnym sklepie nie widziałam. 4 zł za taki mały wazonik. No i przechodzimy dalej. I spójrzcie, tutaj już zauważyłam takie latarnie. Zobaczcie. Wcześniej ich nie widziałam. Cena za taką latarnię jest to kwota 70 zł. Jeżeli chodzi o rozmiar, dość średni. Całkiem ładnie wykonana. W stylu takim bardzo, jakbym powiedziała, boho. Tylko ja bym się bała, że jak zapalę świeczkę, to może wszystko spłonąć. Tutaj dodatkowo z tej kolekcji wiosennej. Jeszcze przypominam te szklaneczki. Też ludzie ich bardzo szukają. Cena 12 zł. Kolejne szklanki. Podwójne dno w cenie 20 zł. Tutaj taka łyżka do ciasta, zadyszkę. I jeszcze mamy takie lampy. Również to jest z tej kolekcji właśnie wiosennej. No i w ten sposób prezentuje się lampa. Taka nie za duża w kolorze białym, przynajmniej w tym sklepie były. I na dole mamy jeszcze taką tacę metalową. Taca, szczerze powiem, nic specjalnego w cenie 20 zł. Tutaj pozostałe produkty już pokazywałam.
Tak więc przechodzimy dalej. Tych wazonów jakoś nie kojarzę, ale po metce widzę, że to już jest wyprzedaż w cenie 17 zł. Taki wazonik. Jeżeli chodzi o osłonki, doniczki, tutaj nic nowego nie widzę. Tak więc przejdziemy na drugą stronę. No i tutaj spójrzcie, mamy ten stolik z tej orientalnej kolekcji. 80 zł. W ten sposób się on prezentuje na żywo. Tutaj taki nadruk na lustrze. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o wykonanie, no zbyt fajnie to on do końca nie wygląda. Spodziewałam się czegoś lepszego. Tutaj taka pufka, której też wcześniej nie widziałam. W cenie 70 zł. Taka niewielka. No i co my tutaj jeszcze mamy w tym sklepie? Różnego rodzaju pudła, kartony, ale większość już pokazywałam. I z nowości mamy takie pudełka plastikowe dla dzieci, dość duże, tutaj takie otwory. Wewnątrz macie kółka do przymocowania, bo te pudełka są na kółkach. I cena za takie pudło jest to kwota 60 zł. Tutaj do wyboru są różne kolory, fioletowy, żółty, zielony i niebieski. Następnie pokażę Wam obrus. Ten wzór jest praktycznie wszędzie. Kojarzę go na szmatkach, na ścierkach kuchennych, na rękawicach kuchennych. I jeżeli chodzi o grubość materiału, no to jest ten materiał dość cienki, ale jak widać w miarę dobrze zszyte, nitki nie wystają. To teraz przejdziemy na poszewki. No i tutaj też od razu zauważyłam takie poszewki 45x45 w cenie 12 zł. Ich wcześniej jakoś nie kojarzę. Ten wzór jest z dwóch stron. Średniej grubości materiał. Tutaj staram się Wam pokazać, jak wygląda ten wzór, ale no nie zawsze to wychodzi, bo trudno wziąć, rozłożyć tę poszewkę. Oprócz tego tutaj nic nowego nie widziałam. Wszystkie poszewki już pokazywałam, tak więc przejdziemy sobie troszeczkę dalej. Tutaj różnego rodzaju firanki i zasłonki, które też już pokazywałam. Na tych półkach również nie widzę żadnych nowości. To wszystko już było u mnie w przeglądach. Kto nie widział, to zapraszam do wcześniejszych przeglądów. I jeszcze różnego rodzaju świece. Tutaj też wszystko już było, ale spójrzcie tutaj z tej strony. Od razu zauważyłam taką narzutę w kolorze śmietankowym. Bardzo przyjemna w dotyku. Cena 40 zł, 180 na 2,20 cm. Wcześniej nie widziałam tych narzut. Jestem ciekawa, czy są też w innych kolorach. O, dodatkowo jeszcze tutaj przypomnę te poduszki, jak ktoś nie widział. Ostatnio trafiły na sklep. No i jeszcze mamy tę poduszkę z tej kolekcji wiosennej. Ona kosztuje 30 zł. Jest trochę taka mniejsza poduszeczka, taki kwiatek. I przechodzimy dalej na dział kuchenny. Tutaj były dostępne szklane naczynia, zastawa. Taki talerzyk mniejszy, wykonany w 100% ze szkła, dość grubego, cena 8 zł. Tutaj było napisane, że to jest produkcja francuska. Teraz będzie większy już talerz. I cena za większy 10 zł. I kolejny talerz to będzie miska na zupę. Zaraz Wam tutaj, znaczy miska, talerz głęboki na zupę. W ten sposób się on prezentuje i cena jest to również 10 zł. I tutaj jeszcze do tego zestawu były szklanki, takie zwykłe, najzwyklejsze szklanki. W ten sposób się prezentują i cena za taką szklankę jest to kwota 10 zł. Tak więc uważam, że troszeczkę wysoka cena. I tutaj jeszcze kolejny regał i będziemy mieli następną latarnię w tym samym stylu co ta wcześniejsza.
szybko, tutaj jest niższa cena, 60 zł, i ta latarenka jest większa od tamtej. Chyba ta bardziej mi się podoba. Taka dość długa rączka. Nie wiem, czy ona do końca pasuje do tego wszystkiego, ale no, tak wygląda ta latarnia. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne. Pa, pa!